Dla mnie to jest szok, po prostu wzięli, no jak śmiecia, no nie da się ukryć, tak trzeba to określić. A chodzi o człowieka, 72-letniego pana Władysława. Mężczyzna, który ma problemy z nogą, jest osobą samotną i bezdomną. Leż spokojnie. W takim stanie na przypadkowym podwórku na Mrazku miała go zostawić wczoraj załoga prywatnej karetki transportu medycznego. Zostawili go tak, jak na zamieszczonym filmiku jest, to nie jest żadne blamaż i tak dalej, i tak dalej. To jest fakt. On tam około 4 godzin. I dopiero po 4 godzinach udało się odnaleźć zaginionego mężczyznę. Troszczy się o niego pan Bernard, który bezdomnemu zorganizował tymczasowe lot. Jego domek ma piecyk, ma łóżko. Nie został poinformowany ani o jego wypisie ze szpitala, ani o przewozie, a to dzięki niemu udało się z tego stanu bezdomnego uratować. Dzwoniłem w międzyczasie do szpitala, a szpital powiedział, że zawieźli go do domu i jest w domu. No jak jest w domu, jak go nie ma? No to przyjechałem też mieszkam niedaleko, zajechaliśmy, no nie ma. No i pojechaliśmy pod wskazany adres, gdzie niby miał być. I dostał wody, bo mu się bardzo pić chciało. Pani przyjechała z MOPR-u. Lecz spokojnie idzie pogotowie i policja. Jak informuje rzeczniczka MOPR-u, pracownikom socjalnym skutecznie udało się wezwać pomoc. Mężczyzna narzekał, że się źle czuje, wezwali pogotowie. Karetka przyjechała i zabrała go do szpitala. Bezdomny przy Lutyckiej przebywa do dziś. Sprawą wczorajszego zdarzenia zajmuje się policja. Funkcjonariusze sprawdzają teraz wszystkie okoliczności związane z tym, że mężczyzna wyszedł z tego szpitala i w jakich znalazł się w miejscu interwencji. Władze szpitala przy Lutyckiej do tej bulwersującej sprawy odnoszą się na razie wstrzemięźliwie. Powinien zostać zawieziony w miejsce, które my wskazaliśmy w zleceniu. Aktualnie oczekujemy informacji od firmy transportowej, co do przebiegu tego transportu. Firma, która realizowała transport, przysłała nam takie oświadczenie. Zlecenie transportowe zostało wykonane zgodnie z podanymi danymi na zleceniu. Co więcej, pracownicy realizujący transport po przyjeździe na wskazany adres w zleceniu upewniali się u pacjenta, czy to jest jego adres zamieszkania, na co on potwierdził. Pan Bernard mówi jednak coś przeciwnego. Ponoć pan, który go tam zawiózł, że ma wypieprzać stamtąd i go zostawili. Krzysztof Czub, Puls Dnia.